Transport zmienia się cały czas. Pojawiają się nowe rozwiązania, pojazdy i technologie. O niektórych z nich usłyszymy tylko na targach, a część z nich wejdzie do powszechnego użytku. Zobaczmy więc 10 technologii zaprezentowanych na targach InnoTrans w Berlinie, które być może zmienią transport, jaki znamy na co dzień. Zapraszam Was do oglądania. Wyścig w kierunku nowych środków transportu, które uzupełnią naszą mobilność w miastach, trwa. Takim pojazdem mógłby być francuski Crystal, elektryczny mikrobus zaprojektowany m.in. z myślą pokonywania podróży tzw. ostatniej mili, czyli przykładowo ze stacji metra czy przystanku tramwajowego do domu pasażera. Przewiduje się dwa tryby działania pojazdu: indywidualny, w którym samodzielnie kierujemy pojazdem i zwracamy go w określonych punktach, lub wahadłowy, w którym zatrudniony przez przewoźnika kierowca wykonuje kursy na zamówienie pasażerów. W tej wersji istnieje możliwość połączenia w jeden skład drogowy od 2 do nawet 4 takich pojazdów, a każdy z nich na pokład zabierze maksymalnie 20 osób. To dużo jak na zaledwie 4-metrowy pojazd, większość z nich pojedzie wtedy na stojąco. Crystal ma być testowany w Strasburgu od września przyszłego roku. Podejście jeszcze bardziej wykraczające w przyszłość zaprezentowała spółka Next. Autonomiczny pojazd, zabierający na pokład do 6 pasażerów, ma w czasie jazdy dynamicznie łączyć się w pociągi drogowe jadące w podobnym kierunku, z możliwością przejścia pomiędzy jego członami. Pasażer swoją podróż organizować będzie przy pomocy aplikacji na smartfony, która poinformuje o konieczności przesiadki w danym momencie. Do składów ma też być w razie potrzeby dołączany wagon barowy. Na koniec swojej podróży na ekranie aplikacji wystawiony zostanie rachunek za podróż, obliczany na podstawie pokonanego dystansu, czasu podróży, zużycia energii i średniej liczby pasażerów. Z diodowymi wyświetlaczami na przystankach jest ten problem, że potrzebują stałego źródła zasilania. Inaczej jest z papierem elektronicznym, który potrzebuje mniej energii i można go zasilać z akumulatora, doładowywanego w pewnym okresie czasu z panelu słonecznego. E-papier być może kiedyś zastąpi tradycyjne tabliczki przystankowe z wydrukowanym rozkładem jazdy. Już nie będzie trzeba drukować i laminować kartek, a po nocach wysyłać ekip pracowników w celu przeprowadzenia zmian na kilkuset przystankach. Tylko zrobić to zdalnie, z poziomu centrum zarządzania transportem. E-papierowy rozkład jazdy testowany jest też w Polsce. Pierwsze takie testy prowadzono w Jaworznie. Co prawda, warszawskie metro nie jest jeszcze aż tak zatłoczone, ale już teraz w wielu systemach metra na świecie wykorzystuje się ściany z drzwiami oddzielającymi krawędź peronu od torowiska. Przy instalacji takich barier na pewno trzeba pamiętać o unifikacji rozmieszczenia drzwi w taborze obsługującym daną linię, żeby zawsze drzwi pojazdu trafiały w drzwi stacji. W każdym razie zatrzymywanie się pociągu na stacji może być wtedy wspomagane komputerowo, żeby pociąg idealnie trafiał w przestrzeń otwieranych drzwi. Ten zabieg ma przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na zatłoczonych stacjach. Jest stosowany m.in. w systemach metra w Azji czy też w Londynie. Nie jest to więc aż tak nowa technologia. Pamiętacie chiński wynalazek z gigantycznym autobusem lub tramwajem? Czart jeden wie jak to nazwać. Jadącym ponad 2 pasami ruchu jezdni samochodowej, jego makieta też pojawiła się w Berlinie. Niestety, jeden z modeli makiety wyniesionego autobusu zatrzymał się, a inżynier sprawujący nad nią pieczę nie bardzo był w stanie go wskrzesić. Dużo więcej o koncepcji działania tego środka transportu mówiłem już Wam w materiale sprzed kilku miesięcy. Czy to przyszłość transportu w miastach? Doniesienia o samym produkcie są dość sprzeczne.
tuż po prezentacji rzeczywistego pojazdu, ze strony chińskich mediów podobno pojawiły się zarzuty, że jest to przekręt mający na celu wyciągnięcie jak największych środków od inwestorów. Miłośnicy symulatorów kolei mogli sprawdzić swoje umiejętności na przygotowanym stanowisku maszynisty pociągu. Nie była to szczególnie rozwinięta wersja kabiny pojazdu szynowego, ale oddawała podstawową fizykę jazdy pociągiem. Co ciekawe, główną działalnością słoweńskiej firmy jest produkcja dodatków do gry Train Simulator 2016. Dlaczego o symulatorach wspominam? Już teraz polscy maszyniści prowadzący pociągi z prędkością ponad 120 km na godzinę powinni przechodzić raz w roku godzinne szkolenie na symulatorze. Natomiast od 2018 roku każdy czynny zawodowo maszynista ma przechodzić raz w roku szkolenie w wymiarze minimum 3 godzin. Symulatory te zapewne są bardziej profesjonalne, ale jak widać środowiska symulacyjne będą wykorzystywane do szkoleń coraz częściej. W ostatnich latach w polskich miastach zbudowano kilka różnego typu mini systemów kolei linowych. Z Gdyni na Kamienną Górę, to już widzieliście, w Chorzowie na terenie Parku Śląskiego, czy też we Wrocławiu łączącą kampus Politechniki Wrocławskiej. To też już widzieliście. Koleje linowe, w tym koleje gondolowe, są już z nami od lat, szczególnie w formie transportu górskiego, ale ostatnio odważniej wkraczają też do miast. Ze względu na niewielką przepustowość takiego środka transportu, na przykład wrocławska Polinka przewiezie maksymalnie 366 pasażerów w ciągu godziny, tego typu środek transportu nigdy nie będzie można zakwalifikować do masowych, a jedynie jako raczej turystyczną ciekawostkę. Jakie zastosowanie mogą mieć roboty w transporcie? To zależy od typu robota. Humanoid ma służyć do interakcji z człowiekiem, zapytany udzielić informacji o najbliższym odjeździe pociągu, a może od razu umożliwić zakup biletu. W wersji przemysłowej roboty mogą nam ułatwić na przykład budowę linii kolejowej. W sumie to zastosowań robotów można wyobrazić sobie dużo więcej. Ciekawe, jak długo wizja sprzedaży kawy przez robota w pociągu pozostanie czystym science fiction i czy tak naprawdę jest to droga, w którą chcemy zmierzać? Tym razem jest to koncepcja zastosowania wielu środków transportu na konstrukcji wyniesionej ponad jezdnie samochodowe. Taki korytarz miałby łączyć kolej podwieszaną, zabierającą pasażerów lub samochody, kolej konwencjonalną umieszczoną w tunelu i na przykład pojazd PRT na górze konstrukcji. PRT, czyli Personal Rapid Transit, czyli pojazdy transportu osobowego, ale też mogącego przewozić kilku pasażerów w jednym określonym kierunku jazdy. W jednym z wariantów rozważa się też umieszczenie na konstrukcji Hyperloopa, o którego pierwszych realizacjach mówi się coraz głośniej i odważniej. Taki korytarz transportowy miałby docelowo objąć swym zasięgiem większość krajów kontynentalnej części Europy. Brzmi to dość abstrakcyjnie, choć trzeba przyznać, że taka konstrukcja pozwalałaby wykorzystać istniejącą już przestrzeń ponad drogami samochodowymi, choć w dużej mierze ingerowałoby to w wygląd naszych miast. Jakie funkcje może pełnić okno w pociągu? Widzimy krajobrazy na naszej trasie. Czasem irytujemy się zbyt ostrymi promieniami słońca, ale w zasadzie to tyle.
Niesamowite funkcje okna poznamy dopiero, gdy pomiędzy szkłem umieścimy przezroczysty wyświetlacz i przyciemnianą powłokę oraz ekran dotykowy na warstwie wewnętrznej szyby. W tej konfiguracji, dotykając panelu, możemy opuścić wirtualną roletę i dostosować jej przyciemnienie do naszych wymagań. Ale to dopiero początek, bo przy pomocy tego wyświetlacza sprawdzimy naszą trasę przejazdu, mijane obiekty na trasie, zamówimy posiłek, będziemy sterować oświetleniem czy klimatyzacją. Na razie technologia wykorzystywana jest głównie w prywatnych samolotach czy na jachtach, ale łatwo wyobrazić sobie jej przeniesienie na przykład do składów kolejowych dużej prędkości. To tyle z przeglądu innowacji, które mnie najbardziej zainteresowały na targach w Berlinie. Co według Was jest technologią przyszłości, która może szybko być wykorzystana w transporcie na dużą skalę? Czy któryś z tych wynalazków ma szansę zrewolucjonizować nasze korzystanie z transportu? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Humanoid będzie nam służył raczej do interakcji z drugim człowiekiem, znaczy z drugim...